Cześć moi drodzy, witam Was dzisiaj w bardzo dobrym humorze, ponieważ przyszedł do mnie sprzęt, na który czekałem no prawie 2 miesiące. Nie mogłem się doczekać, ale w końcu jest. Nie będzie to typowy sprzęt dla graczy, ale sprzęt, który w grach bardzo dobrze będziemy mogli, myślę, wykorzystać. Moi drodzy, oto tablet od firmy Lark. Jest to model Ultimate 10 i Win. Tablet, który kosztuje plus minus 700 zł, tak więc nie jest to jakaś kosmiczna cena. Ceny tego i innych modeli z serii Ultimate sprawdzicie w opisie filmu. I o co chodzi? Mamy tutaj tablet o przekątnej ekranu 10 cali, ale wyposażony w Windows 8.1. I uwaga, nie jest to wersja mobilna, tylko pełnoprawna, taka komputerowa, nazwijmy to wersja systemu 8.1. Tak więc możemy na nim pracować praktycznie jak na normalnym komputerze, ma też klawiaturę i bardzo ciekawy pakiet oprogramowania. Jesteście ciekawi, to rozpoczynamy to rozpakowanie. Tak więc przed nami dość spory kartonik z tabletem firmy Lark. Jest to model Ultimate 10.1 Win. Czyli sama nazwa mówi, że tablet na Windowsie, na systemie operacyjnym Windows oraz o przekątnej 10 cali. Jak widzimy, mamy tutaj też klawiaturę, jakieś etui, pewnie jest to w zestawie, więc ciekawie. I moi drodzy, bardzo dużo informacji i też bonusów. Chociażby mamy pakiet Office 365 w wersji personal. Chyba dwa takie pakiety. Jeden mamy już na tablecie, drugi czytamy, że możemy zainstalować na dowolnym komputerze PC. Zainstalowane aplikacje takie jak Outlook, Word, Microsoft Excel, PowerPoint, OneNote, Publisher i Access, czyli takie narzędzia znane z tego systemu. 10 tysięcy gigabajtów, czyli moi drodzy 10 terabajtów przestrzeni dyskowej na OneDrive. Po prostu kosmiczna wielkość, pojemność, możemy tam zapisać naprawdę wiele cennych danych. Bardzo fajnie mieć taki osobisty dysk w chmurze, ponieważ wszystko z tego tabletu chociażby możemy sobie tam kopiować. Napędzany ten tablet procesorem Intela. Za chwilkę poszukamy specyfikacji. Znak Windowsa, oczywiście Windows 8.1. W tej chwili powinna też być darmowa aktualizacja do Windowsa 10. Aż 2 GB pamięci operacyjnej, czyli bardzo dużo. Ekran IPS, wyświetlacz IPS, więc powinny być dobre kąty widzenia, żywe kolory. Pamięć flash, zobaczcie, aż 32 GB, czyli w sumie już na starcie mamy wszystko, czego potrzeba. Dużą pojemność w tablecie oraz też wielki dysk w chmurze. No i Use Like Netbook, czyli klawiaturka w załączeniu, możemy używać jak netbooka, a już prawie, że takiego laptopa. I moi drodzy, odwracamy sobie, mamy przekątną 10,1 cala, rozdzielczość ekranu 1280x800, wymiary całego tabletu i mamy też ciekawą rzecz, czyli specyfikacje. Tak więc już dowiadujemy się, że ten tablet napędza procesor Intel Atom Z3735F. Pozostałe informacje już sobie tutaj poznaliśmy. Mamy też moduł Wi-Fi, Bluetooth, kamerę z przodu i z tyłu po 2 megapiksele, czyli niewiele, ale fajnie, że taka równa kamerka, bo można sobie w takiej samej jakości zdjęcia robić i z przodu i z tyłu. No i oczywiście port micro USB do ładowania, do podłączania urządzeń oraz 3,5 mm gniazdo na mini jacka do słuchawek chociażby. Tutaj mamy jeszcze troszeczkę takich graficznych, fajnych informacji. Gdzieś chyba jeszcze była informacja o pojemności baterii, ale długa żywotność baterii, ale wydaje mi się, że czytałem kiedyś informację prasową i jest tutaj, żeby Wam nie skłamać oczywiście, bateria o pojemności 6000 mAh, więc naprawdę duża. Dobra, zewnętrzny kartonik już jest odłożony na bok. Mamy teraz znak firmy Lark i widzimy sam tablet. No, powiem Wam, całkiem spory i też swoje waży. No, już jest naprawdę duża jednostka. Teraz się jej przyjrzymy. Natomiast sprawdzamy, co tu jeszcze. Tu gąbeczka, żeby tablet podróżował komfortowo. Natomiast tutaj, co my tutaj mamy? A, zobaczcie. Całe okablowanie, czyli przewód micro USB, USB do ładowania tabletu, do transmisji danych oraz też ładowarka sieciowa. Fajnie, bo niektóre tablety mają na przykład tylko wejście na port micro USB,
a tutaj mamy też ładowarkę sieciową, można po prostu naładować go szybciej. No chyba, że ktoś ma przejściówkę z tego USB taką do kontaktu, wtedy też zrobi to troszeczkę szybciej niż za pomocą portu USB tylko. A i tu mamy resztę akcesoria, zaraz zobaczymy. Mamy też instrukcję. O, i powinny być większe informacje, szersze. Chociażby waga tabletu 350 gramów. I już, moi drodzy, szukam Windows 8.1. Obsługiwane formaty. Bateria litowo-polimerowa. Około 5 godzin pracy bez podłączania do prądu. Natomiast pojemności nie ma niestety podanej. Może będzie gdzieś na samym tablecie. Zobaczymy. Karta gwarancyjna i tu chyba jakaś ulotka. Aha, dobra, informacje o tym pakiecie Microsoft Office 365. Dobrze, moi drodzy, sprawdzamy dalej, co tu jeszcze ciekawego firma Lark nam przygotowała. Mówię wam, że etui takie odczuwalne w rękach, dość masywne. Fajny taki materiał, zobaczcie. Elegancko to wygląda. Logo firmy Lark. No, chyba takie zamszowe po prostu. O, już widzę, że mamy tutaj magnetyczny zaczep, bardzo fajnie. Samo nam się nie powinno otworzyć, dopiero jak pociągniemy. I zobaczcie, tu mamy przygotowane takie styki i zaczep, więc tablet pewnie nam tutaj przypasuje, będzie miał jakiś port tam do podłączenia tego od razu. O lala, i mamy, zobaczcie, tak zwany full wypas, czyli klawiaturka, powiem wam wielkościowo, no nie taka jak w laptopie, ale większa niż takie małe klawiaturki, chociażby do 7-8-calowych tabletów, więc można tu już w miarę komfortowo na tym sobie pisać. I mamy nawet touchpad i przyciski, czyli mamy jakby tutaj już myszkę, więc bardzo, bardzo fajnie. Kontrolki, no cóż, klawiaturka wygląda ładnie, zobaczymy, jak to będzie razem działało. Natomiast już czas na danie główne, czyli wyjmujemy sam tablet z opakowania. Proszę bardzo, już mi się nawet tutaj włączyła personalizacja. Może go przez przypadek uruchomiłem przed chwilą. I zobaczcie, mamy faktycznie tutaj też gniazda, tam były styki, tu mamy zaczepy, więc to fajnie nam się od razu tutaj połączy z resztą. Zobaczcie, duży tablet i duży zestaw portów. Tutaj, jak dobrze widać, jest głośnik. Tutaj mamy wejście na kartę SD. Micro USB, mini HDMI, bardzo fajnie. Pełnowymiarowy port USB, świetna rzecz. I miejsce na ładowarkę DC oraz miejsce na podłączenie słuchawek. Bardzo fajnie to wygląda, moi drodzy. Następnie mamy tutaj przyciski. OK, wyłączył się. I moi drodzy, tutaj z drugiej strony, zobaczcie, mamy drugi głośniczek. Więc fajnie. Ramka nie jest zbyt duża, mamy znak Windowsa oczywiście, mamy też taką folię ochronną do zdjęcia i z tyłu, zobaczcie, wow, jest ten tablet czarny, tak jak się spodziewałem, jest niebieski, taki fioletowy powiedzmy, a do tego nie jest to typowy plastik, tylko gumowany, takie tworzywo, troszeczkę w dotyku przypomina właśnie ten zamsz, z czego było to etui, więc bardzo fajnie, ponieważ jest to matowe, dobrze przez to trzyma się dłoni i też jest bardziej odporne, chociażby na rysy, bo to się nie rysuje. Możemy to co najwyżej palcami tutaj trochę potłuścić, więc na pewno rzecz odporniejsza niż taki plastik, tym bardziej jakiś błyszczący plastik, który bardzo łatwo zbiera rysy, też odciski od naszych paluchów. Tak więc, moi drodzy, powiem wam na razie bez włączania jeszcze tego tabletu, moje wrażenia, po prostu sprzęt ekstra. Zapowiada się super test. Na pewno przetestuję go i w aplikacjach, i w grach Windowsowych, i po prostu w takim codziennym użytkowaniu. Zobaczymy, jak sobie radzi, jak też sprawuje się z tą dołączoną klawiaturką z etui. Myślę, że test będzie naprawdę obszerny. Jeśli chcecie sprawdzić cenę tego tabletu i innych modeli z serii Lark Ultimate, sprawdźcie sobie w opisie filmu, tak więc zachęcam. Dodam od razu, że cena tego tabletu to w okolicach 700 zł. Pamiętajcie, dokładnych cen szukajcie w opisach filmu. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę i nie przegapcie testu, bo będzie ciekawy. Pozdrawiam was, cześć.